się nie dowiem. A ja się dowiedziałam. A ta Lwia z marszczką? Nie. To tylko dowód na to, że nie jestem blondynką. Z każdą minutą, z każdą sekundą. Człowiek wstaje rano, jest jakiś taki kurwa niewyprasowany. Operacji nosa na pewno sobie nie zrobię. Gimnastyka, aerobik. Sport dla niewyżytych kobiet. Bujny kształt kobiecy, śliczny. Wciskasz kostium elastyczny. Dzień dobry. Pan pedancik. Bierz nam w kosteczkę. Skarpeteczki do pary, długie z tyłu, krótkie z przodu, dwa i pod kolor. Tak, żeby sąsiad z naprzeciwka oglądał, co nosisz pod kolor. Nie. Nie sprzątasz. Nie wiązałeś się z gosposią, tylko z aktorką. No właśnie. Chcę uwierzyć, jeszcze jest nadzieja, ciągle oświetnie swego przyjaciela. Wiecznie szukasz w tym lustrze. Już go tam nie ma. Miałam ci nie mówić, ale na czubku głowy to ci się robi taka tonsurka. Co mi się robi, co? Co? Oponka. Oponka? A? Dobra. Siłownia? Od jutra nie jem kolacji? No po co ja mam gotować? Wiecznie, nie kłócimy się o sprawy zawodowe. No. Ja chciałabym z tobą porozmawiać. Wiesz co, to w takim razie ja mogę śpiewać z tą, no. Z, no, jakiej tam? Ewką? No, z Ewką, tak. No, myśmy nawet kiedyś zrobili parę fajnych numerów. No, wiem. Nie wracaj do tego. Siedzisz obok mnie. Nie dotykasz. Nie obejmujesz. Nie całujesz nawet na dobranoc. No, ale wiem, że jesteś, no. I to mi wystarcza. A sama przecież powiedziałaś, że żyjemy jak brat z siostrą. No to co, to nie byłoby kazirodztwo? Mańką byłam wróczną, gdzie ich było dookoła, lecz żaden oprócz jednego serca nie poruszył. Będę się czepiać, no że ja niby chcę z niej babcię zrobić. No, no ale przynajmniej pożytecznie spędzałaby czas. Ostatni raz próbowałam z tobą poważnie porozmawiać o naszych problemach. Widzę, że się nie da. Idziemy na terapię! Znowu? A o co teraz chodzi? No to twoje przesadne dbanie o siebie. No chciałem być atrakcyjnym dla ciebie w końcu. No. Ja wiem, że aktorkom szalenie trudno się pogodzić z faktem, że są od nich młodsze. A aktorom? Ja chcę, żeby wszystko było jasne i proste. Majka, ale nie jest, no nie jest, no. No nie jest, jest skomplikowane. No, ja chcę mieć spokój, no. Dawaj. Będziesz miała to święty spokój. Tych trochę uroczych wspomnień zachowaj w sobie na stałe. Będą potrzebne, by życie barwiło. Kogo wtedy grała?
A nie, nie, o, ona jeszcze wtedy w ogóle nie grała. Ona śpiewała czarne brony, czarno kraczą, czarne widzę cały świat, harcerski zespół Gawenda. Jakoś tak to leciało, czy inaczej, ja nie wiem. Ale ona przychodziła do mnie na lekcję piosenki aktorskiej. Aż to zabawne było, jak ona nie mogła wyciągnąć tych wysokich dźwięków, ale ja tego nie wyciągnę, panie psarze, ja tego nie wyciągnę, ja tego nie wyciągnę. Wyciągniesz, wyciągniesz, mówiłem. No już dobrze, to może zmniejszmy ten dystans, co? Ja będę mówił do ciebie po imieniu, a ty do mnie, mistrzu, okej? Okay? No, byłem jej mistrzem. To skromni, skromni, złoże broń, Boże broń, chcieć to to ty powinieneś się wyprowadzić. Właściwie to ja powinienem się wyprowadzić. Zero! Co ty mówisz w ogóle? Przecież to jest moje mieszkanie po mamusi. Po mamusi. Mieszkanko po mamusi. Mamusia robi to świetnie, mamusia tam to robi, mamusia świetnie gotuje pierożki. Wiesz co, ja już mam dosyć tej twojej mamusi. No. To ja jestem kobietą twojego życia i innej już mieć nie będziesz. Dlaczego? Bo już jest za późno.